święta podczas II wojny światowej były zabronione. Nie wolno je było obchodzić. Wszystkie, przyszedł wieczór, to wszystkie okna musiały być pozaciemniane, światła nie wolno było używać. Nie było. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. Było zabronione. Natomiast było wiele innych jeszcze szykan zabraniających społeczności. Na przykład było przede wszystkim kara śmierci za podanie, przypuśćmy, Żydowi kromka chleba. Była kara śmierci. Następnie kara śmierci była za posiadanie żarnów, kamieni do żarnów, co ludzie mielili sobie sami po domach. To wszystko musiało być zdane. Tak jest. Następnie były zabronione wszelkie środki przekazu. Wszystkie radia, kto posiadał, musiały być zdane i to wszystko było pod karą śmierci. O, to były takie obostrzenia, że masa ludzi właśnie z Kisztego miało kłopoty. Uciekali, no i z tego względu powstawała partyzantka, no bo jak jest przemoc, to następuje co? Opór. Tak jest. No co jeszcze dalej? No dalej. Ale możemy zrobić przerwę na chwilę? Pewno. O. Oczywiście za okupacji uczęszczałem również do szkoły. To była szkoła podstawowa w Kołkówce. Uczyliśmy się niemieckiego 3 godziny, a później polskiego 2 godziny. I w związku z tym świadectwa były dwustronne, po polsku i po niemiecku. Tak jest. Było również w następnej szkole, to było w Jodłówce, był taki konflikt, że weszło gestapo i zastrzelili nauczycielkę, która uczyła, ponieważ uczyła polskiego, a nie niemieckiego w tym czasie, jak był program. I jej małżonka w następnym sali również postrzelili, ale on uciekł. Tak, zdążył ucieknąć. Tak jest, nie? No oprócz tego, no to jeszcze w szkole mieliśmy religię, no ale to było obowiązkowo, tak jest, nie? Również, nie? No i na tym się szkolnictwo po prostu kończyło. No dalej co było, jeżeli chodzi o wyżywienie, no to wyżywienie, no to myśmy mieli po prostu niedosyt, ponieważ było co? Był kontyngent, gdzie trzeba było wszystkie produkty, które się produkował rolnik, bo ja pochodzę ze wsi, oddawać do Niemców. Do tego dochodziło, że na przykład przy dojeniu krów był przedstawiciel gminy ze szupokiem, tak by go nazywali, który mierzył, ile mleka krowa daje. W związku z tym trzeba było odnosić. Ja z tym mlekiem chodziłem 3 km dziennie do rzepielnika biskupiego, do mleczarni. A wracałem z chudym mlekiem po przewierowaniu i to my dopiero spożywali. Przerwę zrobimy, nie? O. Następna sprawa była tak troszkę nieprzyjemna dla dzieci, ponieważ ja w tym czasie miałem 12 lat. Wracałem ze szkoły, a były łapanki do pracy w obozach. W związku z tym tornister znalazł się w rowie, a ja się znalazłem na furmance i zostałem zatransportowany do miejscowości Kipszna, gdzie tam pracowaliśmy przy okopach, ponieważ od Tarnowa do Nowego Sząca nad rzeką Białą były prowadzone okopy. Tam po prostu była hegenna, ponieważ dorośli ludzie wykopywali okopy, wyrzucali ziemię na zewnątrz, a myśmy taczkami je rozwozili, rozplantowali. Dochodziło do tego, że myśmy się skarżyli temu oficerowi, który nas pilnował, że my jesteśmy jeszcze dziećmi. To na mnie to wpłynęło, że wy i tak jesteście na stracenie. No dobrze, no 3 maja to obchodziliśmy przed wojną i w pierwszym roku jeszcze okupacji. Następnie później zostało zakazane
Tak jest. Ale jeżeli chodzi o Wielkanoc, to były święta kościelne, to były święta uroczyste. Przede wszystkim pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi, to brali strażacy, byli przy grobach, asystowali przy procesji, ale to wszystko odbywało się w ramach parkanu, przy parkanie. Nie można było wyprowadzać poza kościół. To było wszystko. Był taki sobie okres, że przyszła decyzja, że we wszystkich kościołach musiały być zdjęte dzwony i oddane, ponieważ rzecz zrozumiała, że była potrzebne, bo tam była część złota w tym i oczywiście resztę metali na zbrojenia. No ale to nie wszystko jeszcze, ponieważ było również wszystkie radia, którzy mieli gospodarze. Musieli być zdane pod karą śmierci. Także my nie mieli żadnych wiadomości, co się dzieje poza obrębą wioski. No, koniec. Nie było żadnych wiadomości. Plus. Tak jest. No to było. No, wszystkie takie zabawy, po prostu można to nazwać, jak teraz nazywają kulturalno-oświatowe, odbywały się w szkole. Tak jest. I to było na boisku szkolnym, względnie w klasach w szkole. Tak jest, nie. A jeżeli chodzi, żeby to było poza szkołą i tak dalej, to wszystkie zgrupowania ludności były zabronione. Nie można się było zgrupowywać poza urzędem względnie szkołą. To było wszystko. Nie było żadnych spotkań, nie było żadnych zabaw, nie było żadnych, nawet nie, jak były wesela, tak jest na wsi, to tylko do zachodu słońca. Jak przyszło wieczór, no to oczywiście było zaciemnienie, no to jak po ciemku się bawić, nie? Wszystko się rozchodziło. O, tak jest. O, nie wolno, nie, było zakazane, nie wolno było się poruszać. Tak jest. Po zapadnięciu ciemności. Plus.